kanji da no. Impu! Us! Cześć mistrzowie i mistrzyni, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku serii Naruto Ultimate Ninja 2. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku będziemy poszukiwać ślicznej księżniczki Tsunade, również także spotkamy Orochimaru, choć będzie się sporo działo, no ale to wszystko zobaczycie w tymże odcinku. Na wstępie bardzo bym was prosił o to, abyście zrobili łapkę w górę pod tym filmem, po to, żeby się ten materiał lepiej upoznał, do większej ilości moich widzów. Jeżeli w jakiś sposób chcecie właśnie wspomóc moją działalność, będę wam za to ogromnie wdzięczny. Us! Dziękuję z góry. A teraz już przejdźmy sobie do rozgrywki. Naruto pada, generalnie jest padnięty po treningu, który zafundował mu Jiraiya, ale mi się wydaje, że to chyba jednak nie koniec. Dokładnie tak. I kolejny pojedynek będzie jeszcze trudniejszy. A jednak Naruto sobie chwilę dychnie. Ma błyskawiczną regenerację, więc zaraz może zaś nakurwiać na pełnym powerze. Sate, konkai de shigeo mo owari da. To prawda. Jiraiya teraz chce mu sprzedać Rasengana. Tak jest. Jiraiya ironicznie życzył mu powodzenia. A Naruto, teraz ciebie wszystko. A w skrócie to my musimy dać ci wszystko, bo ten pojedynek naprawdę nie jest taki łatwy. Musimy wytrwać czakram na trzecim poziomie oraz musimy mieć też 50% naszego życia. Dobra, lejmy dzioda. Oki. Idzie nieźle. Raz, dwa, trzy. Jeżeli przyjdziecie się tam w oddali, widać też ślimaka, którego ma Tsunade. Zobaczcie, że trochę węża tutaj zbugowało coś teksturkowo. Powinien on lepiej troszkę wyglądać, ale myślę, że to jakoś specjalnie to nie przeszkadza w rozgrywce. Hoj! Pięknie. Jiraiya załatwiony. No, powiedzmy. Chciałem mu sprzedać teraz jakieś mocne jitsu. Może byłaby szansa. No. Szansa przepadła. Skupmy się może na zwyczajnych technikach. Jak na razie. Odeszmy, co za cwaniak. Lecimy w górę, Jiraiya. Oki. Mogę co najwyżej tutaj zrobić jedną kombinację. I dość, na tym zatrzymuję. Bo muszę wygrać to z poziomem czakry na 3. Dlatego teraz ja już nic nie robię. Niech on wygrywa. Nawet gdyby ta technika była anulowana. Bo on przesadził i to ostro. Patrzcie, ledwo mi się udało tu przeżyć. A co najgorsze, ja teraz nie mogę go trafić czy coś, nie mogę z nim walczyć. Bo jak go trafię, to go zabiję. Muszę poczekać, aż tryb lisa, lisiego demona mi zniknie. I wtedy dopiero będę mógł zregenerować czakrę na pełen trzeci poziom. Bo kiedy tylko tryb lisa mi spadnie, to czakra się kończy, dokładnie tak jak teraz. Jedne co mi pozostaje, to ją zregenerować na maksa i teraz zakończyć Jiraiya pojedynek. Ej! Ale cwany. W górę! Oki! Myślę, że zaliczyliśmy tego questa bez najmniejszych otóż problemów. Tak jest, trochę kasiorki dostaliśmy. Keep trying, mogło pójść lepiej. Łokak! Oki, kolejna misja wykonana. I czy teraz udamy się na poszukiwania Tsunade? Czy jednak Tsunade uda się do Orochimaru? Pożyjemy, zobaczymy. Naruto! Naruto podjarany nową techniką. Zadowolony chłopak, że się nauczył jitsu Rasengana. Wspólnie ze swym mistrzem udali się do Tanzakutao. Po swój główny cel wyprawy. Podobno tak.
今も多分特別な術で容姿を変えとるからの。そう簡単に見つからないっての。なんだよそれ。まあうだうだ言っても始まらないの。To fakt. Synade, pomimo iż ma 50 lat, wygląda jak po prostu podstrzelona 18. 今はとにかく足を使って探すだけだの。Dokładnie tak, musimy teraz popytać tutejszych mieszkańców, czy ktoś jej może nie widział. O! Znaczy, od razu trafiliśmy na trop. Bo u niego w sklepie kilka minut temu. Zdecydowanie nie. Okej, nazwał mi wybiórką. Coś sympatycznie. Dobra, powinna być gdzieś tutaj, na tam zakota Amtrix. A nam wskazał przynajmniej ten ziomek, że tutaj gdzieś była. Może ktoś coś wie. Nie ma tutaj nikogo? Tak! Nie ma jej już. Ciekawe, może ktoś mi wskaże drogę. Dalej. O! Jakiś trop? Jomek, weź mi pomóż, bo ja nawet nie wiem, gdzie ona jest, więc tym bardziej się nie umówię z nią. Tak, nie zaprowadzi ci nigdzie. Nie ma szans. Dobra, Naruto w skrócie się wyniósł stąd. I cóż, koleś mi zniknął. Ja nie mogę wejść nawet do jego sklepu, a tu można pograć fajne minigierki. Chciałem wam je pokazać w tym odcinku, ale... Wydaje mi się, że gra się zbugowała, bo Cynada już powinna się nam... No właśnie, teraz mamy tutaj jednego ziomka. No, widziałeś czy nie? Z powrotem do miasta poszła? Ech, kobieta zmienną jest. Dobra. Mamy trop. Z powrotem do miasta. I lada moment, Tsunade gdzieś tu powinna być. Musimy ją wypatrzyć. Gdzieś ona może być. Tsunade... O, wilkuła siema. Cel został odnaleziony. Hoj! Tsunade! Jiraiya! Sagashita zo, Tsunade. Watashi ni nani ka yo? Jitsu wa, omae ni 5代目 Hokage shounin no yousei ga detotte no. Oferta pozycji piątego Hokage. No, dość nieźle ją zaskoczyło. Godajmy Hokage? Naruto też się tego nie spodziewał. Kiuna hanashi daga. W sumie kto by się tego spodziewał? Hiki ukete kureru ka? Arienai na. Kotowaru. Nie? Watashi kara mireba Sarutobi-sensei mo, a no 4代目 mo,
どの影も夢半ばに里のために犬死にしたただのバカにしか思えないわ。おかげなんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。てめえ、俺の前でじいちゃんや四代目をバカにするようなやつは女だからって関係ねえ。ナルトザラズブフニャ、この私に向かっていい度胸だね。Bez zbędnych tutaj dyskusji Naruto postanowił spuścić w pierdziel Tsunade, co oczywiście nie skończyło się wynikiem wygranym po jego stronie, ale co nieco zmieniło w sensie mentalnym Tsunade, bo troszkę rozszerzył jej pole myślenia. Więc właśnie to pole myślenia teraz będę rozszerzać Tsunade. A nieźle mnie trafiłaś trucizną. Teraz poczujesz, co to moc Uzumakiego Naruto. Muszę się pilnować, bo ona ma wzmocniony atak. A w tym wbrew pozorom nie ma aż tak żartów, bo można łatwo wpaść. Masz. Padałoby jakieś dziczy jeszcze. Teraz. Ach. Zacwana. Teraz. Jest. Mam ją. Dobra, jakoś to pokręcę i się uda. Chyba źle. Rasengan ją ładnie zmiażdżył. Okej. Critical damage. Nie wiem, kto przeżyje. A jednak. Dobra, będziesz miała okazję poczuć moc dzisiejszego demona, który jest Naruto. Oj! Kimże dla mnie jest Tsunade? Słaby ninja. Ok, misja wykonana. I co dalej? Może zmieni decyzję. A może nie. A może pójdzie do Orochimaru. Dodaj! Zimę kara Naruto kun no shinkei kei o neratte. Zgodziła twój system nerwowy. Ma ichio te kagen wa shite kureta yō. Gaki. Nande Hokage no na ni soko made kabitsuku? Ore tte wa omae to chimatte. Zettai Hokage no na o uketsugu nda. Tsunade, o mae ni nani ga atta ka sensaku suru tsumori wa nai. Daga no, hitokoto dake itte oku. Dekidai no Hokage tachi wa tada shinde itta wake dewa nai. Ranse o osame, sato o hanyei saseru, sono risou o, sono yume ni inochi o kake ta. O mae mo hontou wa wakatteru hazu da. Nasiła sobie tak da. I kółka do Naruto. Tsunade-sama. Yume to... Riso. Chyba się Tsunade w tym momencie powoli zaczyna opamiętywać. Jednak mimo wszystko chyba warto dożyć do jakichś celów ideałów. Co zrobisz, Tsunade-sama? Orochimaru wa... 確か町の郊外だったね。Tsunade様、ダメです。行かないでください。どうして何も言ってくれないんです。黙ってないで返事をしてください。もし行くというのなら、私が命に変えてもあなたを止めます。沈め。誰に向かってそんな口聞いてる。Tsunade zawsze lubiła postawić na swoim. Okej.
No i cóż, tym oto sposobem musimy wpuścić w pierdziel samej Sizunę. A w sumie to Sizunę powinna wpuścić w pierdziel Tsunade, co jest nierealne i nawet tutaj budżeto fajnie uwzględnili. W taki sposób, że mamy tylko wytrzymać w tej rundzie przez czas trwania tej bitwy, bo jej się cały czas HP regeneruje. Więc nieważne, czy będziecie atakować, czy nie, Tsunę ma fajny tryb, bo ona strzela od razu, wchodzi na tryb Ultimate, jeżeli aktywujemy u niej Jitsu, chociaż jestem ciekaw, czy dałoby się jakoś wygrać tej Tsunadę. Ja bym się tak na maksa zawziął. Pewnie i możliwość takowa by była. Albo gra po prostu by później sama się tak sprytnie blokowała jakoś, że byłoby to po prostu nie do przejścia. No i co, skończył mi się tryb Ultimate i co teraz? Aj! Yeah! Nie jest łatwy pojedynek. Tutaj się non stop to życie cholera regeneruje. I to bardzo szybko. Nie jest taka krótka regeneracja. Ała! To chyba bolało. Dobra. Jeszcze tylko 4 jednostki czasu. I jeszcze jedna. Koniec. Udało nam się wytrzymać całą rundę. Kurczę, ale ciekawi mnie naprawdę, czy da się ją tutaj zobaczyć w tym meczu, bo pewnie ja podejrzewam, że jednak jest to tak zrobione, że się jej nie da zabić i ona będzie po prostu się podmieniać cały czas, albo jakoś robić uniki, blokować się w odpowiednim momencie, po prostu komputer wyjdzie na taki jakiś ultra mode, że nie damy rady go oszukać. Ciekawe, czy ktoś tego dokonał. No i tak, Sizunę padła. A Tsunade została odblokowana tutaj w trybie 1 na 1, czyli Duel Mode. Co mnie też cieszy. Zawsze jakaś kolekcja postaci tutaj się nam przyda. A co ciekawe, jeżeli macie zapisane save z poprzedniej części i później odpalacie następną część, to otrzymujecie niezły bonus w postaci pieniężnego bonusu na starcie rozgrywki. Spotkali się więc. Moja odpowiedź. Orochimaru pewny swego. Twardo. Siłą zmusić Tsunadę do takich rzeczy. Chyba co najwyżej Kabuto może spróbować ewentualnie ją zatrzymać, ale na tym etapie wątpię, żeby Kabuto dał jej radę. Choć to różnie bywa, bo Kabuto to jest ładna szuja. Trzeba tutaj też uważać. Jiraiya i Naruto. Oczywiście Naruto też nie może być gorszy. Coś mi się rozgrywka tej nie wyświetliła, ani mogę sobie zapisać rozgrywki. Naruto oczywiście gorszy nie będzie i też będzie chciał tutaj pomóc w całej tej sytuacji, więc zaraz sobie stoczymy pewnie jakiś do siebie bliski pojedynek. Myślałem, że będziemy walczyli tutaj Tsunade i Kabuto, tu! No nieźle! Czemu Tsunade nie przesłała wielkiego ślimaka? Załatwiłby ją. Czy jego? Umajtaci! Tsunade sama! Oooo! Aikawarazu mezuki warii no, omae wa. Hisashiburi ne, Jiraiya. Cała drużyna tutaj trzeciego Hokage spotkała się w jednym, czyli Jiraiya, Tsunade i Orochimaru. Tsunade, omae wa sagatte ro! Anata ga watashi wo
この葉崩しといい、今回のことといい、おめえは悪に染まりすぎた。もう同志じゃねえの。同志？裏。お前とはここで決着をつける。Shreya, zróbmy z tym porządek. Raz na zawsze załatwmy pierdzielonego Orochimaru. No chociaż tą gnidę nie tak łatwo jest niestety ubić, no ale... Zaraz spuść się w pierdziel. Eee! A się mocno zaatakować na starcie. A, to się nie popłaciło. Ja jestem ciekaw, jak Orochimaru może walczy z tyle to Orochimaru, przecież... Co on to robi? Nie da się walczyć, co? Nie, jest bardzo osłabiony kiedy, chociaż... Mimo wszystko może jeszcze aktywować niektóre jutsu. Takie, które nie wymagają użycia pieczęci. Jest ich bardzo mało. Oczywiście dać nawet aktywować jutsu bez używania pieczęci, ale jest to bardzo trudne. Haku miał taką możliwość, taką zdolność. Kurczę. Muszę się jednak pilnować. Kabuto też mu pomaga. Mojemu wiernemu mistrzowi. Kurde. Łatwo to nie będzie, Orochimaru. Atak! Rzucaj nim! Okej, okay. Powinno udać się patrzeć. A kurczę, co za baran? Jest, mam cię. Bul, bul, bul. Co dalej? Zapiski ciel nie pomagają pod wodą? Nawet Orochimaru sam pod tą wodę trafił. Masz! Bul, bul. Właściwie się utopił. A tym oto sposobem my wygraliśmy kolejny pojedynek. I cóż, powiem wam, że na tym etapie rozgrywki zakończę już ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek zarówno wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę do motywacji, skomentujcie ten materiał, możecie go śmiało udostępnić i pokażę wam znajomym. Jeżeli jeszcze tego również nie zrobiłeś, nowy, mam nadzieję, przy widzu, to śmiało kopnij mi suba, abyś na bieżąco otrzymał informacje o nowo przesłanych filmach. A ja tymczasem czekam się z wami. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. O Slimpo!